Angelika Bednarska, dzień dobry. Nadchodzący tydzień w prognozach przedstawia się bardzo optymistycznie. Dużo słońca, błękit nieba i przyjemna temperatura. Zapraszam na szczegóły. Dzisiejsza noc w większości regionów upłynie z pogodnym niebem. Chmurzeć będzie się jedynie na wschodzie. No i tutaj mieszkańcy mogą spodziewać się okresowych opadów deszczu. Nad ranem najwyższe temperatury odnotują mieszkańcy zachodniej Polski. Od 17 do nawet 19 stopni w Zielonej Górze. W pozostałej części kraju prognozujemy od 13 do maksymalnie 15. Jutro na pogodę w Polsce wpłynie rozległy ośrodek wyżowy, którego centrum znajdować się będzie nad Atlantykiem. I to właśnie on sprawi, że dzień będzie pogodny i słoneczny. Późnym popołudniem chmurzeć zacznie się w części południowo-zachodniej, głównie na Śląsku. Pojawią się okresowe opady deszczu, a w niektórych miejscach również zagrzmi. Na termometrach zagoszczą przyjemne wartości na poziomie od 22 stopni w części północno-wschodniej, przez 26 w centrum, na Dolnym Śląsku i do nawet 28 na zachodzie. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Zarówno wieczorem, jak i w nocy nad regionem przeważać będzie pogodne niebo z niewielkim zachmurzeniem. Rozpogodzenia synoptycy prognozują głównie w centrum. Nad ranem termometry wskażą od 14 do 16 stopni. Z kolei jutro słońca nam nie zabraknie, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 25 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach zrobi się jeszcze cieplej i na niebie nadal królować będzie słońce. Dobrego tygodnia i do zobaczenia.